Quick House Nieruchomości Paweł Druszcz to konecka firma zajmująca się obrotem nieruchomościami. Specjaliści zapewniają wsparcie przy sprzedaży, kupnie czy wynajmie. Wszystkie szczegóły znajdziecie na www.quickhouse-nieruchomości.pl. Telefon 722 012 002. Biuro mieści się przy ulicy Fabrycznej 5 w Końskich. W czwartek w Zespole Placówek Oświatowych w Kazanowie miał miejsce gminny konkurs Młodzież Zapobiega Pożarom. To pierwszy raz, gdy jest organizowany w tej szkole. Udział wzięło 38 uczniów. Uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę pożarniczą w teście złożonym z 30 pytań teoretycznych. Konkurs poprowadzili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Końskich. Jest to konkurs, który ma na celu szerzenie wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej wśród młodzieży. Cieszymy się, że jest tak duże zainteresowanie. Przygotowaliśmy 30 pytań ustnych. Konkurs pierwszy raz miał miejsce w kazanowskiej szkole. Dyrektor Marek Jędrasik bardzo się cieszy z wyboru ZPO w Kazanowie i wyraża nadzieję na bycie gospodarzem przyszłych edycji. Bardzo miło nam, że nasza szkoła została w tym roku wytypowana na zorganizowanie tego konkursu. Zapraszamy również wszystkie dzieciaki, które by chciały uczestniczyć w zajęciach w naszej szkole. Spotkanie rozpoczął zastępca burmistrza miasta i gminy Końskie Krzysztof Jasiński, który przywitał uczniów i życzył im powodzenia w teście wiedzy. Mam nadzieję, że doskonale sobie poradzicie z tymi pytaniami, że wyjdziecie z tego boju zwycięsko. Tak naprawdę nie do końca ważny jest wynik, ale ważny jest wasz udział poszerzający waszą wiedzę. Zwycięzcy tego etapu konkursu będą reprezentować gminę Końskie w skali powiatu. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach. Wyniki znajdziecie w dole artykułu w naszym portalu tkn24.pl.